Dorota Soszyńska to współwłaścicielka i dyrektor kreatywny dwóch firm, Oceanic i Eurofragrance. Urodziła się w Gdańsku, a wychowywała w Sopocie. Z wykształcenia jest magistrem sztuki, skończyła Akademię Muzyczną. Już jako dziecko rozpoczęła naukę gry na fortepianie. Muzyka nauczyła mnie analitycznego myślenia, a to podstawa biznesowego działania oraz systematyczności, bo muzyka wymagała ćwiczenia każdego dnia po parę godzin, mówiła w jednym z wywiadów. Jednak porzuciła marzenia o karierze muzycznej dla kosmetycznego biznesu. Oceanic to rodzinne przedsięwzięcie Soszyńskiej i jej męża Wojciecha. Firma powstała w 1982 roku i z marką AA stała się prekursorem polskiego rynku kosmetyków dla alergików. Dzisiaj Oceanic jest jednym z liderów polskiego rynku kosmetycznego. Dorota Soszyńska przyjęła odpowiedzialność za kreację produktów i strategię marketingową. W gestii Wojciecha pozostaje rozwój firmy, dystrybucja i eksport. Dziś marka AA to przeszło 600 kosmetyków do twarzy i ciała. Czasy transformacji były dla firmy trudne. Ludzie nie chcieli kupować polskich produktów. Z miesiąca na miesiąc drastycznie spadała sprzedaż. Największym przełomem w historii firmy Oceanic były lata 2004-2005, kiedy zakończono rozbudowę fabryki produkującej kosmetyki i dermokosmetyki w Trąbkach Małych pod Gdańskiem. Jest ona jedną z najnowocześniejszych tego typu fabryk w Europie. Zainwestowano także w laboratorium naukowo-badawcze, w którym pracuje dziś 26 wysokiej klasy specjalistów. Produkty Oceanica są dziś obecne w 28 krajach. Najważniejsze rynki eksportowe to Białoruś, Ukraina, Litwa, Węgry. W minionym roku kosmetyki AA zagościły na rynku indyjskim oraz w Egipcie. Ostatnio w kręgu zainteresowań firmy znalazły się także rynki Półwyspu Iberyjskiego, które paradoksalnie z racji kryzysu stały się bardzo atrakcyjne dla polskich producentów oferujących kosmetyki po konkurencyjnych cenach. W ciągu kilku najbliższych lat udział eksportu w przychodach firmy ma się zwiększyć z obecnych 10% do 30%. W związku z ekspansją Oceanic inwestuje w nowe linie technologiczne. Wydatki na ten cel w latach 2011 i 2012 to około 10 milionów złotych. Tegoroczne przychody firmy mają przekroczyć 180 milionów złotych, co stanowi 11% wzrostu wobec roku ubiegłego. Z zapowiedzi Wojciecha Soszyńskiego wynika też, że Oceanic w przyszłości trafi na giełdę. Fortuna rodziny Soszyńskich szacowana jest na 450 milionów złotych. Dorotę Soszyńską często można spotkać na imprezach branżowych. W doborze ambasadorów marki AA kieruje się prywatnymi fascynacjami i podziwem dla pasji i wybitnych osiągnięć. Twarzami kosmetyków AA są podziwiane przez nią piosenkarki Kaja i Monika Brodka. Córka Doroty Soszyńskiej, Nicole, ukończyła architekturę w Paryżu i od marca 2012 roku prowadzi w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej butik z francuskimi markami odzieżowymi. Od niedawna matka i córka prowadzą wspólnie blog lifestyle'owy. Dorota Soszyńska ciągle ma nadzieję, że nastąpi moment, kiedy córka będzie chciała pracować w rodzinnym biznesie. Soszyńska powtarza, że są razem z mężem jak maratończycy. Polski rynek kosmetyczny jest drugim najbardziej konkurencyjnym po Francji. Musimy ciągle biec, bo jak się zatrzymamy, to inni nas przegonią, mówi. W ciągłym biegu wciąż jednak znajduje czas, by zasiąść przy fortepianie i zagrać coś dla rodziny i przyjaciół.